Witam Was serdecznie, nie było uroczystej gali, więc witam Was serdecznie na 10. Festiwalu Kultury Powiatowej. Plan jest taki, teraz z Panami, z Panami instruktorami, jurorami pójdziecie w plener, wszyscy razem. Tam zrobicie to, co powinniście i co Panowie wskażą. Temat jest codzienność, więc tak jak Panowie tam będą mówili, tak myślę, to już dalej pociągnę. Tutaj popracujecie na komputerach, obrobicie czy opracujecie te zdjęcia, które zrobicie i o której byśmy do Domu Kultury poszli? Jak się tutaj wyrobimy, idziemy do Domu Kultury, tam zrobimy pracę, wieszamy w ramy i robimy wystawę, tak? Razem wspólnie, żebyście poczuli też, jak to wygląda. Miło mi jest Was powitać w takim gronie. Fajnie, że są osoby z tamtego roku. Rozpoznaję te buźki z ziemi baborowskiej, tak mogę powiedzieć, z gminy Baborów. Słuchajcie, tematem, jak powiedziała Pani Monika, jest codzienność. Jest to szeroko rozumiany temat. Jest takie szerokie spektrum codzienności, jak fotografii. Fotografia ma tak szerokie pojęcie. Może być zestaw zdjęć, to może być przyroda, bo przyroda też codziennie się budzi do życia. Codziennie przez cały rok. Inwencja twórcza należy do Was. Nie będziemy Wam więcej podpowiadać. Nie chcemy Wam sugerować, jak macie rozwiązać ten temat. Ważne jest, żebyście znając temat, pomyśleli już wcześniej, co chcecie mniej więcej sfotografować. Żeby to nie było takie też pstrykanie 200-300 zdjęć, bo pokażemy później powiedzmy 2-3 zdjęcia najlepsze. Będziecie musieli sami wybrać. Więc najlepiej skupcie się na tym, żeby fotografować z myślą, a nie po prostu naciskać spust. W trakcie fotografowania możecie też nas oczywiście pytać. Możemy Wam tam delikatnie zasugerować, jak ktoś czegoś nie będzie pewien. Tak jak kolega powiedział, bardziej myśleć niż pstrykać. Fotografujcie, nie pstrykajcie. Bo teraz każdy ma aparat, każdy robi zdjęcia, każdemu się wydaje, że jest świetnym fotografem. To nie na tym rzecz polega. Wbijcie sobie do głowy, że macie 36 klatek, tak jak ma film, długość filmu. Nie wiem, czy niektórzy z Was się spotkali z filmem analogowym i z analogowym aparatem. Ale tak, żebyście myśleli. Mam 36 zdjęć i robię 36 zdjęć. Dla mnie zawsze sukcesem było, jak na 36 klatek była jedna udana. Uważałem, że wtedy był plener, reportaż czy jakieś działanie fotograficzne udane, jeśli jedna klatka była spośród tych 36 udana. Myślcie dzisiaj w ten sposób. Jak ktoś zrobi 300 zdjęć, będzie tu siedział sam, wybierał sam te zdjęcia. My nie będziemy siedzieli do wieczora i spośród 300 zdjęć wybierać jednej właściwej odbitki. Także bardzo Was proszę, mamy 36 klatek i myślimy o zdjęciu. Dobrze? Mam pytanie. Wszystko. Słuchajcie, ciekawe prace. Bo jest pani na wózku, bo ma fajny czerwony beret. Bo to zdjęcie jest dobre. Po prostu.
A tutaj bez komentarza. Chyba wszyscy widzą. Fajne zdjęcie. A to zdjęcie nie jest takie sobie zrobione w trakcie spaceru niedzielnego po powrocie z kościoła do domu. Tylko to zdjęcie jest wyczekane. Przynajmniej takie sprawia wrażenie. Nie. Także dzięki bardzo. Słuchajcie. Trzecie miejsce Dominika Zielińska. Ludzie listy piszą. Gimnazjum numer 2 Samozdrowie. Zdjęcia są super zrobione świadomie. Kolorystyka, kompozycja, nie mam nic za zarzutem zdjęć. Powiem wam tak, zrobić zdjęcie w przeciągu półtora godzinnego pleneru tego typu, trzeba być mistrzem świata. A już mi się kurde głowa, jak panu dyrektorowi, jak się wzruszy. Byłem. No jestem w szoku. Nie mogę mówić. Tu jest zestaw 2 zdjęć. Szkoda, że nie składa te zestawy, się składają z 3 zdjęć. Pan powiedział to? Ale ja nie muszę nic mówić tutaj, tak? Trzymam na temat tego. To na odwrót powinno być. Najpierw miło się powiedzieć. Jeszcze coś muszę radcą powinno być. Pierwsze miejsce Dominik Kwiatkowski. Niewinna zabawa, wiosenna miłość baborów. Przepraszam, baborowa jest Dominik Kwiatkowski.